Kolejny odcinek z cyklu Jak działa broń palna. Tutaj będzie krótki odrzut lufy. To jest akurat odcinek, który myślę, że wiele osób albo zdziwi, albo przynajmniej ucieszy, dlatego że część już ci, którzy wiedzą, czekają na niego, żeby pokazać tym, co nie wiedzą, dlatego że nie mogli im tego wytłumaczyć, wyperswadować, że tak jest. Dlaczego tak? Duża część broni palnej strzeleckiej używanej w tej chwili, czyli pistolety kalibru 9 mm, takie jak na przykład Glock, działają na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, czyli działają ogólnie na zasadzie odrzutu lufy, konkretnie na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, w co większość osób nie jest w stanie uwierzyć kompletnie, dlatego że oni widzą tylko to, że przecież cofa się zamek, więc tu jest jakiś odrzut zamka i tak dalej. Jakiś odrzut zamka jest, natomiast zasada działania to jest krótki odrzut lufy. Na czym to polega? W bardzo dużym skrócie, zaraz to pokażemy jeszcze na animacjach. Na początku mamy odrzut lufy, czyli do momentu o mniej więcej tego, zamek i lufa poruszają się razem. Czyli cały zespół odrzutowy to jest lufa i zamek jednocześnie. Cyk. I dopiero tutaj, akurat w tym momencie w Glocku, po przebiciu kilku zaledwie milimetrów, lufa i zamek są rozłączane, tak jak widać. Tylna część lufy zostaje obniżona, a w ten sposób odregulowany zostaje zamek i on dalej porusza się już sam. Są różne wersje, oczywiście różne modyfikacje tej zasady działania, natomiast ogólnie chodzi o właśnie to, że tutaj lufa też jest częściowo odrzucana. Jak to działa, dlaczego tak jest, po co to się robi, już pokazuję. Na początek wróćmy do zamka swobodnego. Jego główne ograniczenia to konieczność posiadania dostatecznie dużej masy, co wiąże się ze znacznym wzrostem masy broni, silnym uderzeniem w tył komory zamkowej, mylnie nazywanym czasem odrzutem, czyli tym, co odczuwa strzelec, oraz silnym uderzeniem w przód, które zbija broń z linii celowania w dół. Przynajmniej najczęściej tak jest. Rozpatrując te problemy, w bardzo ogólnym ujęciu można dojść do prostego wniosku, że byłoby idealnie, gdyby zamek miał bardzo dużą masę na samym początku zjawiska strzału. Po wyjściu pocisku z lufy część masy znikałaby na czas cyklu działania automatyki, następnie masa pojawiałaby się tuż przed kolejnym strzałem. Oczywistą trudnością jest to, że nie możemy tu użyć magii ani teleportacji. Szukano więc innego rozwiązania. Szukamy czego? W przypadku zamka półswobodnego wykorzystano masę pozorną, czyli siłę, która zastąpiła znikającą masę. W broni działającej na zasadzie krótkiego odrzutu lufy jesteśmy jednak odrobinę bliżej założenia właśnie tej znikającej masy. Nie wykorzystujemy żadnej siły ani pozornej masy. Wykorzystujemy faktyczną masę, która zostanie odłączona od układu w odpowiednim momencie i przyłączona po wykonaniu wszystkich czynności przez zamek. Zobaczmy, jak to działa. W skład układu wchodzą szkielet, lufa, zamek, sprężyna powrotna, no i oczywiście nabój. Dodatkową masą w układzie jest lufa. Jak przebiega strzał? Początkowo lufa i zamek są oczywiście połączone, czyli zareglowane. W momencie oddania strzału pocisk zostaje rozpędzony w lufie, a cały zespół odrzutowy powoli rusza do tyłu. Pocisk opuszcza lufę, zostają wyrzucone gazy prochowe, ciśnienie w lufie spada, a zespół odrzutowy przyspiesza. W pewnym momencie lufa, cofając się, natrafia na element, który powoduje jej odryglowanie. Zamek porusza się dalej swobodnie. Lufa zostaje zatrzymana, sprężyna powrotna w tym czasie jest ściskana i tym sposobem gromadzi energię. Łuska zostaje wyrzucona, zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, sprężyna powrotna oddaje zgromadzoną energię, rozprężając się i pchając zamek w przód. Po drodze do przodu kolejny nabój zostaje pobrany z magazynka i dosłany do komory nabojowej. Zamek następnie popycha lufę, która w ruchu przed nim zostaje zareglowana i ustawiona w położeniu pierwotnym. Warunkiem bezpieczeństwa tutaj jest wyciągnięcie łuski z komory przy odpowiednio niskim ciśnieniu. I ten układ jest podwójnie ciekawy. Z jednej strony ta dodatkowa masa lufy spowalnia ruch zamka, a więc również wyciągnięcie łuski. Z drugiej strony otwarcie lufy samo w sobie w ogóle zostaje skutecznie opóźnione i przypada już na okres, kiedy ciśnienie jest niskie. No i tutaj pozostaje nam jeszcze rozwikłanie zagadki, dlaczego nazywamy tę zasadę działania krótkim odrzutem lufy. Bo lufa porusza się na krótkiej drodze. A konkretniej od strony technicznej krótkiej to znaczy zatrzymuje się szybciej niż zamek. W innych konstrukcjach może pod wpływem swojej sprężyny również wracać w przednie położenie niezależnie od zamka. To nie jest tutaj jedyne rozwiązanie, to co pokazuje. Ale generalnie chodzi o to, że będzie się zatrzymywała,
a zamek jeszcze jest w ruchu, czy ewentualnie nawet gdyby zatrzymały się jakimś cudem jednocześnie, to chodzi o to, że lufa przybyła krótszą drogę niż zamek. Wykonała po prostu mniejszy ruch. Mamy też wiele sposobów regulowania lufy. Tutaj wykorzystałem przekruszenie tylnej części lufy w płaszczyźnie pionowej. Gdybyśmy przełożyli sprężynę powrotną tutaj pod lufę, obsadę lufy uczynili elementem wydłużonego do przodu zamka, to wyjdzie nam z tego w zasadzie Glock albo coś z tych rzeczy, jakieś P99, etc. No i co? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? Do plusów i minusów można zaliczyć przede wszystkim tak. Minusy: ruchoma lufa, którą trudno jest zawsze ustawić w tym samym miejscu, w tym samym położeniu, w tym samym kącie, co wpływa na celność strzału negatywnie oczywiście, aczkolwiek zazwyczaj w stopniu zupełnie akceptowalnym, bo to, że jest gorsze, to nie znaczy, że jest złe. I tak większość tych pistoletów strzela lepiej niż ich użytkownicy są w stanie strzelić z nich. Zazwyczaj potrzebne jest też więcej miejsca na mechanizm regulujący niż na sam zamek swobodny byłoby potrzeba i co najmniej tyle samo co na pół swobodny, chociaż znane są wyjątki, pokażę to za chwilkę. No i teraz tak, do plusów należy to, że budowa, opracowanie i produkcja są znacznie prostsze niż w zamku półswobodnym. Może się to wiązać oczywiście również z ceną, choć to już jest inna sprawa zupełnie, bo rynek to jest rynek. No i co, lufa zawsze występuje w klasycznym układzie miotającym, więc czemu by jej nie wykorzystać, tak? Najbardziej oczywistymi zaletami jest to, że dzięki tej znikającej masie mamy relatywnie niedużą masę broni, relatywnie niedużą masę zespołu odrzutowego, który uderza przy położeniu tylnym w koniec komory zamkowej albo w jakiś zderzak, zależy jak to jest tam skonstruowane. Więc uzyskujemy właściwie w miarę akceptowalny odrzut przy silniejszej amunicji, nie dodając dużej masy broni do całego równania, czyli to, co właśnie chcieliśmy uzyskać, tak? Możemy strzelać silniejszym nabojem, nie trzymając bardzo, bardzo ciężkiej broni, nie odczuwając bardzo dużego odrzutu. I teraz, jaka broń wykorzystuje tą zasadę działania? Tak jak wspomniałem, prawie wszystkie pistolety na nabój 9 mm Parabellum, niektóre pistolety maszynowe, jak MP9, czyli inaczej Steyr TMP, oraz takie na przykład konstrukcje jak Browning M2. Chociaż w Browningu jest tutaj troszkę to nakomplikowane, ale to jest mniej więcej jeden z dobrych przykładów. No i teraz tak, jeżeli coś jest niejasne jeszcze, jeśli chodzi o krótki odrzut lufy, to pisać proszę w komentarzu lub obejrzeć odcinek o Zamku Swobodnym, może się wtedy wiele wyjaśnić. Natomiast kolejnym filmem z tej serii będzie długi odrzut lufy. Wtedy będzie też łatwiej zrozumieć, dlaczego krótki i długi, bo wtedy konstrukcyjne, techniczne, bardzo oczywiste różnice będą pokazane, będzie to można porównać i te nazwy wtedy nie dziwią. Przy okazji od razu mówię o tym, jak broń działa. Dobra, tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.